zmian, jakie zostały dokonane w Kraśnickim Szpitalu Powiatowym, nie sposób dziś kwestionować. W przeciągu kilku ostatnich lat oblicze placówki zmieniało się sukcesywnie. Każdy krok, jakim była akceptacja i wdrożenie kolejnego projektu, przybliżał jakość świadczonych usług do nowoczesnych standardów. Wygląd szpitala i wyposażenie poszczególnych oddziałów w dużej mierze odbiega od tego sprzed 3-4 lat. Sukcesy związane z inwestycjami mogą słusznie zastanawiać wszystkich, którzy na bieżąco interesowali się sytuacją SPZOZ-u. Niejednokrotnie problemy finansowe szpitala odbijały się szerokim echem wśród pacjentów i stawały się powodem ostrych reakcji samego personelu, zagrożonego perspektywą zaciśnięcia pasa. Przyczyna tego stanu rzeczy jest podobna w wielu innych placówkach w kraju. Dotyczy warunków, na jakich dyrektorzy podpisują umowy z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia. Kraśnicki Szpital Powiatowy nadal czeka na zwrot kosztów za tzw. nadwykonania z ubiegłych 2 lat. Obecny kontrakt, mimo długo prowadzonych negocjacji, utrzymał poziom finansowania z poprzedniego roku. Zbyt niski, by pokryć wszystkie zobowiązania. No jest to akurat nie nasza wina, tylko wina Narodowego Funduszu Zdrowia w tym momencie, tak trzeba powiedzieć. Fundusz oczywiście mówi, że jest to wina kryzysu i słabego spływu pieniędzy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pewnie tak jest, natomiast dla szpitala skutek jest taki, że Narodowy Fundusz Zdrowia zamawia za małą ilość świadczeń w porównaniu do tego, co szpital może zrobić. Szpital ma w tej chwili kłopoty z płynnością, nie może płacić płynnie za dostawy, za leki, za sprzęt jednorazowy. No zdarzyło się tak w tym roku także, że wypłata wynagrodzenia była opóźniona o kilka tygodni. Trudna sytuacja finansowa szpitala to nie jedyne wyzwanie, przed jakimi stanęła jego dyrekcja. Ciągły rozwój medycyny, technologii oraz potrzeby pacjentów związane z dostępem do szerszego zakresu usług wymagają poszukiwania nowych dróg dla rozwoju placówki. I tu właśnie Kraśnicki Szpital może pochwalić się dużymi osiągnięciami. Dzięki funduszom uzyskanym z dotacji unijnych oraz wsparciu organu założycielskiego, jakim jest Starostwo Powiatowe, możliwe było przeprowadzenie wielu inwestycji służących dziś personelowi i pacjentom. Mówiąc o inwestycjach i o wsparciu ze strony samorządu powiatowego, należy wspomnieć, że samorząd powiatowy może tylko i wyłącznie wspierać działalność inwestycyjną szpitala. My jako powiat nie możemy wspierać działalności bieżącej, nie możemy przekazywać środków na działalność bieżącą szpitala. To zadanie Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki na działalność bieżącą przekazywane są z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli chodzi o działalność inwestycyjną, to tutaj wsparcie z powiatu jest jak najbardziej możliwe i jest realizowane. Pierwszy nowoczesny sprzęt trafił do SPZOZ-u już w roku 2005. Wtedy też ruszył pierwszy etap komputeryzacji poszczególnych jednostek. Dotacje pochodziły ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dyrekcja szpitala, idąc za ciosem, kontynuowała starania o kolejne środki, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Przygotowany został projekt obejmujący zakup sprzętu do wykrywania i leczenia chorób nowotworowych oraz układu krążenia. Wtedy również pojawiły się plany pozyskania nowoczesnego cyfrowego mammografu, co było związane z pilną potrzebą podniesienia efektywności we wczesnym wykrywaniu raka piersi. Projekt komputeryzacja i zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Kraśniku stopniowo przynosił zamierzone przez autorów efekty, podnosząc jakość wykonywanych świadczeń do światowych standardów. Sieć komputerową rozbudowano w 6 budynkach szpitala, co przyczyniło się do usprawnienia procesu zarządzania i monitorowania danych. W Kraśniku to na całe szczęście nie tylko same problemy, niewydolność finansowa, kolejki do specjalistów, czy też nieustanna restrukturyzacja. W ostatnich kilku latach udało się też poczynić w Kraśnickim Szpitalu wiele inwestycji. Między innymi jest to właśnie laboratorium szpitalne, gdzie znajdujemy się. Ze środków własnych zrobiliśmy modernizację pomieszczeń, wstawiliśmy nowoczesny, specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, który służy szpitalowi, a także mieszkańcom powiatu poprzez robienie badań ambulatoryjnych. Sam koszt to około 1 000 000 zł, który trzeba było ponieść, ale naprawdę opłacało się. Nie sposób pominąć prac remontowych, dzięki którym placówka zyskała nowy wizerunek. Do jesieni 2008 roku wymienione zostały instalacje centralnego ogrzewania i wszystkie okna w budynku głównym.
Szpital został ocieplony i otynkowany. Pieniądze na ten cel pozyskano z budżetu powiatu oraz dotacji warszawskiego ekofunduszu. Wkrótce remontem objęto poszczególne oddziały, między innymi laboratorium analityczne. Powiat ma właśnie za zadanie ochronę zdrowia w zakresie specjalistyki, jak również lecznictwa szpitalnego. W trosce o dobro pacjenta, jak również poprawę warunków pracowników medycznych w ostatnim czasie wyłożone zostały znaczne środki finansowe z budżetu powiatu. Wykładamy je pod dzień dzisiejszy. Mamy jeszcze dalsze plany inwestycyjne i w ramach tych ważniejszych zadań, jakie udało nam się dotychczas wykonać, to jest po pierwsze dokonano kapitalnego remontu kotłowni w szpitalu, wymianę również wymiennikowni, a także dokonano termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej, jak również i centralnego ogrzewania. Chcę powiedzieć przy tym również, że wyremontowano wiele oddziałów szpitalnych. Główna koncentracja to jest właśnie w tej części budynku. No w tej chwili nie mam żadnych zarzutów, jest wszystko w porządku. A czy odczuła Pani zwiększenie jakości usług, świadczeń, badań, jakie tutaj są wykonywane? Chyba tak. Dziękuję serdecznie. Korzystam właśnie z tych usług i widzę, że jest łatwiej się dostać do lekarzy specjalistów, jak kiedyś, jeszcze wcześniej. Były nie za bardzo, za duże kolejki. Miał być bez kolejek, a coraz więcej kolejek i zabiegi przesuwane są na inne dni. A jakość świadczeń, usług, badań? A to jest możliwe, dobre. To jest jako taka. Podoba się Panu, że zakupiony został sprzęt, mamograf, tomograf? Na pewno, to na pewno. Bo to jest przydatne. A czy Pani może poczuła zwiększenie jakości tutaj usług? Tak, no na pewno. Dobrze. Żeby nie kolejki, to by było wszystko okej. Jednak to rok 2009 pokazał naprawdę efekty obranej strategii. W szpitalu zostały uruchomione pracownie, mammograficzna i tomograficzna, co wreszcie umożliwiło wykonanie badań na miejscu. Obok tego zielone światło mają już kolejne wnioski związane z dalszą termomodernizacją budynku, zakupem wysokospecjalistycznego sprzętu i przebudową bloku operacyjnego. Uwzględniono tu także nowe rozwiązania dla systemu ratownictwa medycznego. Chodzi m.in. o budowę przyszpitalnej wiaty i zakup wyposażenia dla personelu. Działalność inwestycyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku daje podstawy do optymistycznego spojrzenia na dalszy rozwój placówki. Suma uzyskanych dotąd środków na zrealizowane i planowane przedsięwzięcia obejmuje kwotę ponad 25 milionów złotych, z czego wkład powiatu kraśnickiego to kwota 7 milionów. Dyrekcja szpitala liczy jeszcze na zwiększenie kontraktu z lubelskim oddziałem NFZ w trakcie roku. Będzie to szansa na pokazanie pełnych możliwości placówki po przeprowadzonych wspólnym wysiłkiem zmianach.